Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Będzie to zestawienie zakupowe ze sklepów w Szwajcarii, bo bardzo dawno już nie pokazywałam Wam zakupów spożywczych, a już na pewno bardzo dawno nie pokazywałam Wam takiego zestawienia z kilku różnych dni, kilku różnych porcji zakupów, żebyście zobaczyli, jaki jest przekrój cenowy. Kiedyś Was bardzo interesowały te filmiki, a myślę, że teraz w obliczu tej galopującej inflacji w całej Europie będzie to też dla Was interesujący film, więc zaczynam. Postaram się pamiętać ceny tak jak dawniej, chociaż mózg już nie ten, latka lecą, śpi się dużo gorzej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynamy. Mamy tutaj sos pomidorowy, który kosztował franka 25 i franka 15, taki sos arabiata. 2,35 kosztowały suszone figi za jedną paczkę. Ja będę robiła takie trufle czekoladowe z przepisu, który jest u mnie na kanale od lat. I na jedną partię trufli schodzi jedna paczka, więc już kupiłam po prostu na zapas. Mandarynki były w promocji, były też z kuponem Lidl Plusa i kosztowały za kilogram franka 25 chyba. Franka 25 kosztowała też folia spożywcza, franka 49 mascarpone i 3,45 śmietana kremówka pół litrowa. 2,45 albo 2,49 kosztuje takie opakowanie. Ono ma tu 300 gramów takich pomidorów czekoladowych i ja je absolutnie uwielbiam. A tu mamy pomidory Rebellion, które kosztują na wagę 3,50 franka za kilogram. Kinder Bueno, frank 25. Tutaj mamy jakąś taką lemoniadę, ja jej nigdy nie piłam. Wzięłam ją, ponieważ miałam ją gratis w kuponie z Lidl Plusa. Ona normalnie kosztuje franka 99. Również gratis miałam w kuponie z Lidl Plusa sok wyciskany, świeży, taki półlitrowy. Ale kurczę, nie było go. Dwa razy byłam w Lidlu, kiedy jeszcze był ten kupon ważny i nie było go w ogóle w naszym Lidlu. U nas w Lidl Plusie jest, myślę, więcej gratisów niż w Polsce, bo co miesiąc zbiera się, jest taki zbieracz punktów, za pewne kwoty wydane się zbiera właśnie progi i można zdobyć do 4 progów, 3 gratisy i 1 próg, to jest zwykle na 5 franków rabatu przy następnych zakupach, plus za każde zakupy dostaje się taką zdrapkę, która jest albo na przykład frankiem rabatu, 2 frankami rabatu, 50 rapenów rabatu, albo właśnie jakiś mały gratis, to miałam właśnie z tej zdrapki, albo jakiś tam rabat typu 50% na coś, czyli taki większy, ładniejszy już rabat. Także tyle informacji o rabatach. Mleko bio pełne, frank 79 i tutaj informacja, mleko pełne w Szwajcarii to jest 3,9%, nie 3,2% tak jak jestem przyzwyczajona z Polski. 89 rapenów awokado, one są akurat w gazetce w promocji. Również w promocji i w kuponach były mini mozzarelle 99 rapenów za paczkę i serki wiejskie 99 rapenów za paczkę. Na ser miałam również kupon i on kosztował finalnie nieco powyżej 2 franków za tę paczkę 200-gramową. Kiełbaski sandgaleńskie, Sandgaler Bratwursty, 8,59 chyba, no niecałe 9 franków za 8 kiełbasek, które razem stanowią kilogram. My będziemy mieli jutro akurat spotkanie takie ze znajomymi żłobkowymi naszego dziecka i chcemy zrobić takiego mega prostego grilla na podwieczorek, który prawdopodobnie stanie się kolacją właśnie tak jak się w Sandgalen je, czyli kiełbasa z taką specyficzną bułką, która jest podawana do tej kiełbasy, ale bułki kupię jutro na świeżo w piekarni. Dalej mamy kurczaka, tu jest 360 gramów piersi z kurczaka, w promocji z gazetki 4,99 franka. Tutaj mamy również z gazetki takie kotlety wieprzowe, które chcę mieć z kolei na znajomych na grilla, którzy przychodzą w niedzielę. I tutaj mamy kilogram też w paczce takiej promocyjnej za 11,89 franka. Również z gazetki mamy bazylię 99 rapenów. Jak widzicie, mamy bazylię, pomidory i mozzarellę, bo jest to przewidziany dodatek do tychże właśnie kotletów. Dużo mrożonek owocowych, dlatego że przy zakupie 3 jedna była gratis. Jedna normalnie kosztuje 3,99. Mam za 750 gramów i mam tu 2 torby truskawek i 2 torby takiego miksu, który ma w sobie truskawki, maliny, borówki i wiśnie. Chyba nic więcej. I ostatnia rzecz, jaka nam została, wszystko pokazałam. To są takie szwajcarskie, bardzo popularna, w ogóle jest to marka ta Darwida, robiąca krakersy takie mocno otrębowe, że tak powiem.
Ludzie to jedzą często jako dodatek do sałatki, zamiast chlebka, czy jako przekąska w góry, czy coś takiego, ale dzieci też bardzo często jedzą na podwieczorek, zwłaszcza w placówkach różnych. I mam takie paprykowe po prostu też jako na ten jutrzejszy podwieczorek żłobkowy, jako jedna z przekąsek. No będę też robiła te czekoladowe trufle. Dobra, to tyle na ten fragment, ale sprawa jeszcze wygląda tak, że kompletnie zapomniałam, że kręcę Wam zestawienie zakupowe i nie kręciłam go przez ponad 2 tygodnie. I teraz mi się przypomniało i przychodzę z taką maciupeńką porcją zakupów z Kopa tym razem. Bardzo są to mieszane zakupy, bo są to truskawki dla nas, kilogram, 5 franków z gazetki. Przeceniony sos barbecue, który jest jeszcze ważny do 2026 roku, ale po prostu pewnie był jednym z ostatnich i chcieli się pozbyć tego z półki. 50% taniej, czyli zamiast 9 franków mamy 4,45. Darmowe szklanki za zbieranie takich znaczków. Teoretycznie, żeby nazbierać na jeden przedmiot, tutaj tym razem zestaw szklanek, trzeba wydać 400 franków, ale w praktyce, przynajmniej w moim przypadku, ja te znaczki, 400 franków, trzeba wydać 40 razy jednostkę po 10 franków, bo jak się wyda na przykład 8 czy 9, to się nie dostaje nic, czy jak się wyda 19, to się dostaje jeden znaczek, ale znacie to, w Polsce też są przecież takie akcje. Ale w praktyce u mnie ja zbieram na to dużo wcześniej, bo dają mi bardzo hojnie te znaczki, zwłaszcza jak widzą moje dziecko, więc mam taki zestaw szklanek z podwójną ścianką. Myślę, że fajnie to właśnie, jak ktoś będzie chciał taką kawkę z mlekiem, czy nawet matcha w tym podać, fajnie będzie. I to nie jest dla mnie, to jest dla dziewczyny, która pracuje u nas jako ekstern i jutro ją żegnamy i ja kompletuję dla niej prezent. Dziewczyna ma na imię Eliza, więc dopiszę tutaj E. No i nie mogłam się powstrzymać, po prostu to pasuje idealnie i Wam przy okazji powiem, 19,95 kosztuje taki zając. Ten zając jest marki takiej jakby nie marketowej, ale jest to marka, tak mi się wydaje, jakby pod Kopem pracująca, czyli to nie jest jakaś marka bardzo markowa, ale też nie jest to jakaś tam tania, najtańsza. I ten zając waży 600 gramów. O. Przed nami kolejna porcja w zestawieniu zakupowym. Tym razem poszłam do Aldi i nie tylko są to rzeczy spożywcze, no ale są to prawdziwe zakupy, więc już Wam mówię, ile co kosztowało. Kupiłam sobie hortensję taką. I kolejna mikroporcyjka zakupów z Kopa. Mamy tutaj trio sałat z taką ziemią. Ja bardzo lubię te sałaty kupować. One mi się super w lodówce zanurzone w miseczce z wodą przechowują. Frank 95 kosztują takie sałaty. Cała siatka cytryn w dodatku bio 1 franka, także to jest hit, ale to jest chyba z gazetki teraz oferta. Mamy tutaj też bio mleko regionalne. Ono akurat jest 25% przecenione, bo jest do jutra. I kosztuje franka 55 zamiast 2,10. Zwykle kupuję pełnotłuste mleko, ale teraz w ogóle nie było z tych bio pełnotłustych. No i było to w promocji, także jest. Tutaj mamy łososia 200 gramów, 4,95, ale ja go mam gratis, bo był właśnie w tym zbieraniu jakby punktów czy kwot wydanych w konkretnej. To różne są te zbieractwa, albo na konkretne marki, albo na konkretne grupy produktów, albo na konkretne takie linie, tak jak tutaj jest ta Prix Guarantee. To była moja ostatnia rzecz gratisowa, czyli najwyższy pułap tej nagrody. I chleb to jest chleb taki mieszany, lekko ciemniejszy, ale dalej jasny, ale nie 100% biały. 500 gramów, frank 40. Całkiem biały chleb kosztuje franka 30 i jest to zdecydowanie najtańszy chleb, jaki można kupić, co uważam, że jest bardzo tani. Jak przyjechaliśmy do Szwajcarii, to ten kosztował franka 20, 10 lat temu, więc w 10 lat podrożał tylko o 20 rapenów. Powiem Wam, że to jest jeden z naszych ulubionych chlebów, bo on bardzo przypomina nam chleb szczeciński. Może nie jakoś super, ale trochę. Taki z lat dzieciństwa i po prostu najczęściej jak kupujemy chleb, to właśnie ten, ale nie tylko oczywiście, no ale jednak jest to jakiś taki domyślny plus, on często jest możliwy do kupienia, jeszcze taki dosyć cieplutki, więc na niego często pada wybór. Kupiłam sobie hortensję taką całkiem dużą, w związku z tym, że naprawdę dobrze udaje mi się zimować hortensję i no, postanawiam mieć ich więcej i była za 7,99, to jest super cena właśnie jak na taką sporą już
pannicę. Mam tutaj wersję białą, w ogródku mam taką ciemnoróżową, także myślę, że fajnie będą się razem prezentowały. Bardzo spontaniczny zakup, ale troszeczkę mamy ostatnio niedosyć wieszaków w domu, a te są bardzo fajne, bo powlekane takim jakby welurem i dzięki temu rzeczy się nie ześlizgują i słuchajcie, no to była aż cena po prostu niewyobrażalna, bo to jest 10 wieszaków pokrywanych welurem i 10 opak kosztował franka 99, co uważam, że to jest jakaś po prostu cena pomyłka, więc kupiłam 20 opaki, były też niebieskie i czarne. Mamy szparagi, które kosztowały 3,29 za pół kilo. Mamy pomidorki daktylowe bio, 250 g, frank 29. Mam też takie małe papryczki przekąskowe, 200 g, frank 29. Moje ukochane pomidory czekoladowe, 2,49 za 300 g. I mleko bio pełne, frank 79. Pełne to znaczy minimum 3,9% tłuszczu. Tak tłuste jest pełne mleko w Szwajcarii, nie 3,2, ale to już Wam chyba mówiłam. I to wszystko, jeżeli chodzi o zakupy z Aldi. Mamy tu kolejne zakupy spożywcze z Lidla i nie tylko spożywcze, bo mamy też truskawki. Widziałam w gazetce w Lidlu, że będą sadzonki truskawek, 6 sztuk za 3,99 franka i stwierdziłam, że biorę, dlaczego nie, spróbujemy mieć na balkonie w tym roku truskawki, także mamy to. Mamy siatkę awokado, która kosztuje 2,49, 700 g awokado, to jest po prostu hit i ja kupuję zawsze te awokado, jeżeli są, nie te większe, bo te praktycznie nigdy nie są zepsute, zwłóknione, no nic się z nimi nie dzieje, są super. Oczywiście jak się tygodniami będzie trzymało, to się zepsują, ale dopóki są w umiarkowanym stopniu dojrzałości, to każdy jeden jest pyszny. Mamy sałatę, ona kosztuje niecałe 2 franki, bardzo ją lubię, tę gotową już sałatę, właśnie tę konkretnie, jest bardzo dobra. Mamy tutaj też kebab chichi, które kosztowały 4,45 za paczkę 350 g i one były w aplikacji Lidl Plus, dlatego były tak tanio. Normalnie kosztują chyba 5,75 za paczkę. Tutaj mamy takie krakersy szwajcarskie Darwida, one są bardzo popularne wśród dorosłych i wśród dzieci i mają bardzo dużo błonnika. Te są akurat paprykowe, takie mocniejsze w smaku. I nasze dziecko właśnie lubi tego typu przekąski, bardziej właśnie w stronę paprykową, czy takie ciemniejsze, bardziej wytrawne smaki niż po prostu jakiś tam krakersik albo coś słonego. Więc kupiłam dwupak, bo dwupak bardzo dobrze wychodzi cenowo i on kosztował jakoś 4,49 czy coś poniżej 5 franków, zaraz Wam pokażę, jeśli znajdę, 4,39, o tak. Także tyle kosztował dwupak. Truskawki w gazetce, frank 45. Tutaj mamy pałki z kurczaka, które kosztowały 6,50 za kilogram, również z gazetki. I ja chyba zrobię z nich po prostu rosół. Tutaj mamy mleko bio, które też było w gazetce, frank 29 za pełne mleko, za litr. Także bardzo dobra oferta. Tu mam takie twarożki truskawkowe, które miałam gratis za poprzednie zakupy z aplikacją Lidl Plus. Franka 19 normalnie kosztuje ten dwupak, a teraz było za darmo. Następna rzecz to jest ser, który też był w aplikacji Lidl Plusa, 31% tańszy i powiem Wam, ile finalnie kosztował. Finalnie kosztował 3 franki po tej przecenie. Tutaj mamy takie gotowe paski z piersi z kurczaka, jak widzicie 25% taniej, bo się zbliża termin i kosztowały 2,24, a ja potrzebuję na dzisiaj, także super, termin mi nie straszny. Tutaj mam salami drobiowe, które było też w Lidl Plusie, franka taniej za sztukę, co skutkuje tym, że kosztowało franka 45, franka 59 kosztuje ten pęczek dymki. Tutaj mamy znowu z promocji, bo za kilka dni kończy się termin, ale potrzebuję tych kiełbas na jutro. Kiełbasy 5,24 za 520 g. To jest taki, powiedzmy, odpowiednik śląskiej, coś w tym stylu.
Tutaj mamy taką białą kiełbasę, też grillową, taką typową w krajach niemieckojęzycznych, 3,39 za tę paczkę. I tutaj mamy jeszcze Muchamare, frank 99, bo teraz była gazetka egzotyczna w Lidlu jakoś niedawno. I słuchajcie, to już są wszystkie zakupy z tego zestawienia. Myślę, że mamy wystarczająco dużo, żeby jakiś tam obraz obecnej sytuacji cenowej Wam pokazać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!